16 października wspominany jest błogosławiony Anicet Kopliński, zakonnik i męczennik. Wojciech, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się 30 lipca 1875 roku w miejscowości Debrzno w powiecie człuchowskim na Pomorzu w zgermanizowanej rodzinie. Jego ojciec był katolikiem, a matka luteranką. Byli rodzicami dwunastki dzieci. Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego w rodzinnej miejscowości, Wojciech wstąpił do zakonu ojców kapucynów i zwyczajem zakonnym zmienił swoje imię na Anicet. Do kapłaństwa przygotowywał się w klasztorach na terenie Francji, a 15 sierpnia 1900 roku przyjął święcenia. Był utalentowanym kaznodzieją. Prostym, przystępnym i pięknym językiem przedstawiał prawdy wiary. Na terenie Nadrenii i Westfali przybywało w tym czasie wielu cudzoziemców do pracy, często z całymi rodzinami. Anicet został oddelegowany do pracy duszpasterskiej wśród nich, a szczególną troską otoczył Polaków. Pracował wśród robotników. Był także kapelanem więźniów i jeńców wojennych. W 1918 roku, mając 43 lata, przybył do klasztoru ojców kapucynów w Warszawie, by lepiej nauczyć się języka polskiego, lecz ostatecznie pozostał w Polsce do końca życia. W Warszawie Anicet przeżył 23 lata. Służył wszystkimi talentami, jakie posiadał. Jako kapłan z niespotykaną pobożnością odprawiał msze święte i inne nabożeństwa, na jego kazania ściągały tłumy. Spowiadali się u niego i biedacy, i dostojnicy kościelni, m.in. Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Jako zakonnik żył bardzo prosto, ubogo, wiernie realizując reguły zakonne, a przy tym dbał o swoją tężyznę fizyczną. Widziano, jak wykonywał w swojej celi ćwiczenia gimnastyczne, a przez pewien czas prowadził też szkółkę atletyczną dla chłopców. Jako gorliwy naśladowca świętego Franciszka, Anicet dbał o ubogich, czym zyskał sobie przydomek świętego Franciszka z Warszawy. Czynił to we właściwy sobie sposób. U właścicieli barów, restauracji, zakładów rzemieślniczych i innych bogatych ludzi żebrał o pomoc dla ubogich i robił to tak, że prośba była skuteczna. Ubogim natomiast dawał nie tylko ubranie i żywność, ale szukał dla nich też mieszkania i pracy. Natomiast dzieciom możliwości nauki. Na obrzeżach Warszawy, gdzie w slamsach mieszkali bezrobotni i bezdomni, razem z kapucynami ze swojego klasztoru zorganizował kuchnię, która wydawała 8 tysięcy posiłków dziennie. Ojciec Anicet był bardzo barwną postacią w międzywojennej Warszawie. Potrafił zdecydowanie i bezpardonowo powiedzieć matce, by sprzątnęła mieszkanie i umyła dzieci, bo cytując, bieda nie musi śmierdzieć brudem. Ktoś inny o nim powiedział, że mogli go nie znać tylko ci, którzy nie byli wybitni, czy bogactwem, czy nędzą, czy też dostojeństwem, bo ojciec Anicet zajmował się tylko tymi, co mogli dać albo wziąć. Po wybuchu II wojny światowej ojciec Anicet nie opuścił Warszawy. Tak pokochał to miasto, że już wcześniej przyjął obywatelstwo polskie. W klasztorze, w którym mieszkał, ukrywani byli Żydzi. On sam dalej, choć inaczej, prowadził swoją działalność dobroczynną. W nocy z 26 na 27 czerwca 1941 roku, wraz z innymi zakonnikami, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie. Jako Niemiec mógł uzyskać zwolnienie. Nie uczynił tego, a w czasie przesłuchania powiedział Wstydzę się tego, że jestem Niemcem. Po dwóch miesiącach, 4 września, Anicet trafił do obozów Auschwitz, gdzie otrzymał numer 20376. Był najstarszym więźniem, miał 66 lat. Już na początku został pobity i pogryziony przez psa za to, że nie potrafił szybko wyskoczyć z pociągu. Jako człowiek nieproduktywny, Został skierowany do bloku XIX i tam głodzony, torturowany i poniżany zmarł 16 października 1941 roku. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża św. Jana Pawła II w grupie 108 męczenników II wojny światowej. Jego współbracia pisali o nim, Wykształcił kilku księży, doktorów, inżynierów. Jeszcze teraz zgłaszają się z podziękowaniami ludzie wykształceni, świadcząc, że zawdzięczają wiele, jeśli nie wszystko, ojcowi ani Cetowi. Tak był znany i czczony, zarówno przez biednych, jak i zamożnych, że pewien wybitny człowiek powiedział, że gdyby umarł w normalnych warunkach, miałby najwspanialszy pogrzeb, jaki można sobie w Warszawie wyobrazić i pomnik wzniesiony wdzięcznością ubogich, którym dawał nie tylko pieniądze, ale, co ważniejsze, prawdziwe ludzkie serce. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Aniceta, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uf. Wszyscy święci, święte Boże.